あ、もしもし、ジェシカ、僕だけど、今日さ、テルスヌフの軍長となんか面会って設定できる？あ、うん、今日の方がいい、今日の方がいい。ありがとう、よろしく。Dzisiaj jestem mówiąc z wójtem. Tak, pan wójt już na pana czeka. Panie wójcie, przyszedł pan Ryotaro Sakamoto. Dziękuję, bardzo proszę. Jestem Ryotaro Sakamoto i jestem z Japonii. I ja interesuję się inwestycją na terenie gminy. Panie Ryotaro, gratuluję wspaniałej polszczyzny. O, dziękuję bardzo. Ja tutaj studiowałem i już mieszkam kilka lat. Rozumiem, że jest pan zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej, tak? I założeniem firmy na terenie gminy Celestynów. Tak, my zajmujemy się sokami japońskimi i chcieliśmy znaleźć dobre miejsce na terenie gminy. Trafił pan znakomicie. Mamy super tereny inwestycyjne w miejscowości Ostrów. To jest przy drodze krajowej numer 17 Warszawa-Lublin. Zlokalizowane przy węźle drogowym w miejscowości Jatne. Naprawdę super tereny pod założenie firmy. O, wspaniale. Może pan pokazać na mapie? Oczywiście. Panie Ryotaro, to jest ten teren oznaczony kolorem fioletowym. To jest ponad 33 hektary terenów pod nowe inwestycje. Jak widać, teren jest zlokalizowany po obu stronach drogi krajowej numer S17. Tu jest kierunek na Warszawę, tu jest kierunek na Lublin. A tutaj na tym fragmencie widać usytuowanie węzła drogowego w miejscowości Jatne. Jeżeli chodzi o te tereny inwestycyjne, to jest po prawej, tak, i po lewej stronie te 30 hektarów. No, kwestia uruchomienia oczywiście wyobraźni. Droga, które tutaj jadą już samochody, no, będzie służyła właśnie obsłudze tych terenów inwestycyjnych. To jest kierunek na Lublin. Oczywiście w tamtym kierunku teraz, jak popatrzymy, to jest kierunek na Warszawę. Także jest bardzo, tak, tędy, także tu jest blisko bardzo do Warszawy, bo to jest tylko 15 minut i już jesteśmy w samej Warszawie. Znakomita lokalizacja dla firmy, żeby zaopatrzyć aglomerację warszawską w te właśnie soki. Panie Ryotaro, z wielką przyjemnością umówię pana w Instytucie Wysokich Ciśnień w Lasku koło Celestynowa. Profesorowie dokładnie przedstawią panu proces technologiczny, na jakiej zasadzie są te produkty zabezpieczone, właśnie te soki, które będzie pan produkował. Jak wygląda dokładnie ten proces technologiczny? Proszę mi powiedzieć, co to są wysokie ciśnienia? To są tak wysokie ciśnienia, które zmieniają ułożenie atomów w materiałach i zmieniają ich własności. I oczywiście takie ciśnienia umiemy wytwarzać w laboratorium, ale w tej chwili również w przemyśle się je stosuje. I takim dobrym przykładem takiej wysokociśnieniowej technologii przemysłowej jest paskalizacja żywności. Ale to fajne, ja chciałem więcej wiedzieć, a co to za urządzenia? To jest właśnie paskalizator wysokociśnieniowy. 6000 atmosfer, nawet tona... Tak? Tak, nawet tona produktu na dobę, produktu, który zostaje jak świeży przez kilka miesięcy i nie ma żadnych konserwantów. Idealny dla pana. Ale to wspaniałe. To naprawdę przyszłość mojego biznesu. Gmina Celestynów leży blisko Warszawy i połączona jest z nią dwoma krajowymi drogami, K50 i dwupasmową S17. Choć gęsto zalesiona, to jest zagłębiem przemysłowym z doskonałą infrastrukturą. Gmina oferuje atrakcyjne tereny pod inwestycje, łącznie około 30 hektarów położonych po obu stronach drogi S17 Warszawa-Lublin.